Elo widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Tym razem jest to oczywiście pokój gracza. Kolejny rok za nami, kolejne rzeczy doszły do pokoju, więc mam nadzieję, że jesteście happy z powodu tego, że ukazuje się ten odcinek. Długo mi zeszło z jego nagrywaniem, ponieważ jestem chory i praktycznie pół grudnia byłem chory, co jest trochę niepodobne do mnie, więc może widzowie... Dobra, nie kończę tego zdania, bo miało być pozytywnie. Ale miłego oglądania wam życzę, do zobaczenia, cześć! Widzowie, rozpoczynamy kolejną edycję Pokój Gracza 2023/4. Więc tak, zaczniemy sobie w tym roku od tej strefy. Mianowicie jest to moja strefa, jak wiecie, retro, gdzie mam piękny telewizor CRT i leci nam tutaj niesamowita gra Mario Kart, teraz chyba 64, bo to z Nintendo 64. Z nowości to na pewno zamontowałem właśnie Nintendo 64 na stałe. Tak samo jak również Nintendo NES-a. Tutaj mamy Nintendo NES-a i Nintendo SNES-a i leci sobie właśnie Mario Kart 64. Mam tutaj pełno figurek Funko Pop z, no, rzeczy, nazwijmy, z rzeczy, które lubię, uniwersum, które lubię, czyli na przykład mamy tutaj właśnie mojego wybitnego Spidermana. Zakrywa to niestety już plakat z gry Overwatch 1, ale widzowie, będzie ok. Będzie ok. Więc mamy tutaj oczywiście, tak jak powiedziałem, SNESika, mamy oczywiście fajną figurkę Spidermana, a bardziej lampkę, tam fokus nie ustawi się, no ale dobra. Nintendo 64, Mario 64, jak powiedziałem. No i tu jest właśnie strefa z grami na Nintendo 64, może nie jest ich jakoś super dużo, ale mam tam trochę. Mam też tutaj gry na Game Boy Advance SP, albo na, po prostu Advance, ale powiem wam, że nie byłem doświadczony, gdy kupowałem te giereczki, te kartridże i prawdopodobnie myślę, że jakieś 50% z nich jest po prostu fejkowych. Tutaj mamy strefę, która raczej się nie zmieniła, czyli mamy takie Pokémony, Pokébole, Master Sworda z Zeldy, Breath of the Wild. No i widzowie, dwa Nintendo Switche, o tak one się prezentują. I tu taka AliExpressowa figurka, o chyba widać, z takim upośledzonym Pikachu tam. Tak wygląda, widzowie, ta strefa. Tutaj oczywiście mamy Kill of Fortnite'a, bo jak wiecie, jestem super zapalonym Fortnite'owcem, jednakże... Jednakże kupiłem sobie też w tym roku, widzowie, siekierę z God of War Ragnarok. O tak, żeby po prostu mieć panowanie nad losami świata, a szczególnie swoimi losami, no. Ale dobra, mam taką właśnie, mam ten Kill of z God of War. Tutaj mam figurki, które wydaje mi się, że tak naprawdę nie przybyło chyba nic nowego, mianowicie Noctowizor z Call of Duty, hełm Helgasta, pełno figurek z Assassin's Creed, to chyba było rok temu dokładnie. Tutaj przytulałem już Maxa Payne'a, bo nie ma miejsca. Na pewno nie było hełmu Doomslayera, więc mam hełm Doomslayera. I tak samo nie było hełmu Spidermana, a jest tutaj też założona na niego czapka z Pixelboxa. Mianowicie tam był motyw jakiś Venom, więc stwierdziłem, że założymy. To będzie spoko. Mamy Pikachu z maską z Borderlands, Assassin's Creed i Skorpiona. A to tak przeszliśmy górne figurki, więc wrócimy tutaj. Mam oczywiście Watch Dogs, Assassin's Creed, Infamous 2, pełno gier na PS3 z tyłu. To akurat się w ogóle chyba nie zmieniło. Pełno gier na PS3 z tyłu, plus widzowie takie figurki. O! Pełno gier na PS3 z tyłu, plus takie figurki, plus pluszaki. I gry na PS5. Tego na pewno rok temu nie było tutaj, bo gier na PS5 stary ma już ponad 100 pudełkowych, więc... widzowie, cel uświęca środki, nie? Jak to się mówi chyba. Pełno gier na PS3, plus jakieś tam figurki, plus okulary starego. Pełno gier na PS3. Czekajcie, to nie to. PS3. Nowość to na pewno jest 2DS XL, akurat tak na niego zezumowałem. Tam są gry na Xboxa 360 w tle, ale tu mam też moją kolekcję 2DS-ów, jak widzicie, w każdej wersji Pokémon. Mianowicie Charizard, Pikachu i Blastoise, ale jest jeszcze w Japonii zielony i trochę jest tak mi, że wiecie co, że kupiłbym. Tutaj na Nintendo DS-a mamy Guitar Hero, Band Hero, etc. Jak coś, to głos mi może siadać, bo stary jest chory ogółem i tak miałem to nagrać dużo wcześniej, ale stwierdziłem, że dobra, może nam się uda to nagrać teraz. Więc gry na Xboxa 360, gry na Xboxa 360, trochę tam ciemno jest, niestety nie mam tego jak doświetlić, ale liczę, że prawne wasze oczy zauważyły. Tu mam pełno figurek Funko Pop, które... oczywiście z mojej ulubionej gry. O. A z tyłu są gry na peceta, ale jak wiecie, ja nie jestem zbytnio pecetowy, więc jakoś nie chwalę się ekspozycją tych gier.
Tutaj mamy figurki, chyba w tym roku nic tutaj nie przybyło, tak mi się wydaje. Tutaj na pewno się trochę zmieniło, bo stary na pewno dołożył bardzo dużo rzeczy. Jakieś gry nowe na DS-a na pewno wpadły. Gry na 3DS-a chyba nowych nie ma, tak mi się wydaje. Pełno gier na Nintendo Switcha i muszę powiedzieć, a na pewno jeden automat mini wpadł w tym roku. I te gry na Wii U też chyba, nie wszystkie, ale wpadło mi na pewno parę gier na Wii U. I na pewno wpadły mi widzowie, bo w tym roku w ogóle stwierdziłem, że kupowanie japońskich wersji gier może być spoko. A tu jest właśnie Zelda Breath of the Wild, która na kartridżu zawiera widzowie Expansion Pack, Expansion Pass. A tego nie ma jakby w Europie takiej wersji, musicie kupić sobie cyfrowo. Tak samo jest właśnie z Mario Kart 8, Expansion Pass, elegancko stary ma, więc jestem zadowolony. Co prawda, żeby nie odpakować tego z folii, jak widzicie, stary i tak kupił Mario Kart 8, które jest tutaj. Znaczy, miałem kupione, ale kupiłem sobie osobno Booster Pack, żeby nie musieć odfoliować tamtej wersji gry, nie? Standardowo stary. Dobra widzowie, tutaj mój Ratatouille na Game Boy Advance SP, jedyna gra na Game Boy Advance, którą stary ma w pudełku. Tutaj mam gry na Nintendo Switch, stary już zapomniał, ale jak widzicie one zostały zakryte po prostu na przykład wersją Tunic, wersją Let's Go Pikachu z Pokeballem, padem Splatoon 3 do Nintendo Switch, padem Zelda Breath of the Wild do Nintendo Switch i kolekcjonerką Ori and the Will of the Wisp, tak? Ale tam są tak, gry na Nintendo Switcha i za tymi grami są gry na Nintendo Switcha. Nie wiem, czy to powinienem wam udokumentować, że tak jest, ale udokumentujmy, że tak jest. Jak widzicie tam, gdzieś w mroku, o tam, są gry na Nintendo Switch. Dobra. Elegancko widzę. Dobra, aż pad się otworzył. Dobra, osić sobie, ładnie. Mamy oczywiście gry na Xbox One, łamane przez Xbox Series X, bo nie wiadomo, które dostały update, a które nie dostały update'u i które są na niego, a które nie są. A oczywiście najlepsza widzowie gra, czyli Dragon's Dogma Dark Arisen. Chyba jej nie wyciągnę, od razu wszystko leci widzowie. Dragon's Dogma Dark Arisen. Oh yeah, i wychodzi druga część. Już chyba w marcu, więc stary będzie musiał kupić. Tutaj mamy gry na... Czekajcie, przejechałem? Tak, przejechałem całą tą półkę. Tutaj mamy grę na PlayStation 4. Grę, którą muszę ukończyć w tym roku, kończącym się, czyli Bloodborne. Stary ma trzy wersje, bo ta jest Game of the Year Edition. A, ta jest polskie napisy, Game of the Year Edition. A, ta jest całe polskie wydanie. A kupiłem też Game of the Year Edition. I wydawało mi się, że jest PEGI, więc będzie po polsku. I wersja jest... Widzowie jaka? Hu? Dobra, nie przeczytam, bo przez aparat, przez ekran aparatu nie widzę tak dokładnie. Ale to jest Hu SKCZ. A, czyli Hungary, SK Słowakia i Czechy. Dobra, ale to jest tak, to jest gra, którą musimy przejść. Tutaj mi brakuje jednej gry, bo ostatnio udało mi się ukończyć Man of the Medan. I teraz przechodzę Lies of Hope i jest na kompie położona. Ale tak, to wygląda. To jest totalnie moja nowość, czyli od Sadzia w tym roku dostałem Anaberica, elegancko. A Mio Mini sobie kupiłem od brata, bo brat sprzedawał. Więc elegancko widzowie, takie dwie super konsolki. Nasza lodówka Xboxa, w której dalej oczywiście siedzą niesamowite dary. Fajnie, że się zamyka automatycznie, ale niesamowite dary pana Magnusa. Close the door. Tu jest moja nowa konsola właśnie 2DS XL. Tak sobie siedzi z moim 3DS XL i moim 3DS-em, New 3DS-em XL, dzięki za super nazwy Nintendo. Mamy gry na PlayStation 4, zjeżdżam pomału, żebyście mogli przeczytać cokolwiek. Gry na PlayStation 4 i tam jest taka półka, gdzie dostałem na przykład skrzynkę z padem od PlayStation, dlatego jest takie logo. Tam jest chyba Preskit Days Gone, tak mi się wydaje w tle. I Medieval. Tutaj widzowie, kolekcjonerka Tears of the Kingdom, tak. Stary nawet jej nie otworzył, więc nie mogę się wypowiedzieć na temat tytułu gry roku jak coś. Ale grałem Baldur's Gate'a i stwierdzam, że to było naprawdę super doświadczenie, więc uważam, że zasłużone. Mimo tego, że nie grałem Tears of the Kingdom, ale jeżeli było takie jak Breath of the Wild, no to
Gry na GameCube, pad do Xboxa, Assassin's Creed, gry na Wii i to co jest pierwszy raz w tym roku, widzowie? Pierwszy raz w tym roku, widzowie, i to widz z TikToka, gdzie panuje przecież przekonanie, że tam jest średnia wieku 7 lat, wysłał mi 4 gry na GameCube'a za friko, bo jemu się zepsuła konsola i napisał mi: siema, może byś chciał, a ja powiedziałem: ja? Ja bym nie chciał? No co ty, byku, nie? Widzowie, dobra, gry na Vita, tam z tyłu, gry na pierwszego Xboxa. Może uda mi się uchwycić, widzowie, jedną z niesamowitych produkcji na Xboxa, którą mam, ale chyba nie uda mi się. Tutaj mam w ogóle kubki. A, nie uda się. Ale widzowie, chodzi mi oczywiście o to ze starym ACS-a na płycie. A, dobra, nie widzę go. Ale jest CS na płycie, widzowie, stary posiada CS-a na płycie i jestem bardzo zadowolony z tego faktu. Ale mamy tutaj kubki. Mamy tutaj mini SNES-a, mini PlayStation, mini NES-a, lampkę PlayStation, prezent urodzinowy z Pikachu i Pikachu trzyma tutaj, jak widzicie, monsterka, bo stary jest oczywiście monsteroholikiem. I widzowie, Pokeball, który zgaduje, jaki jego Pokemona macie w myślach. Niesamowite, niesamowite, widzowie. Gry na PSP, gry na PlayStation 2, zegar wycięty z winyla, który ma takie postaci Linka z Zeldy oczywiście. Mamy tutaj PlayStation TV, PlayStation Vita Fat, PlayStation Vita Slim. Jakieś oczywiście figureczki. Trochę wyżej mamy gry na PlayStation 2. Oraz dwa Game & Watche. Dokupiłem sobie Super Mario, tak? Tutaj Pokemona, którego dostałem od Bartusia. Amiibo. Dwa PSP Go. Jedno jest białe. W ogóle białe PSP Go. Nie wiem, czy to będzie widać. O, widać trochę, ale ma takie, powiedziałbym, że to jest taka posypka brokatowa i ono tak się ładnie świeci, podczas gdy czarne jest po prostu czarne. Tutaj mamy oczywiście, widzowie, PSP 1000, 2000, 3000, PSP Street i tu mam dwie dyskietki UMD, podczas gdy jedna jest po prostu dyskietką, widzowie, no filmem, co widać w prawym dolnym rogu tej dyskietki. Oczywiście mamy tutaj Amiibosy i z tyłu gry na PlayStation 2. No i to chyba, szczerze powiedziawszy, tutaj tyle. Jeżeli przejdziemy sobie dalej, to zobaczymy, że stary ma jeszcze więcej tych figurek Amiibo. Boże, Amiibo. Znaczy, Amiibo też mam, tam jest. Z Dark Souls. Ale dużo tych figurek Funko Pop. Z tego, co kojarzę. Na pewno nowe Funko Popy to są te dwa. Mianowicie Batman taki w wersji Samurai. Oraz Superman w takiej wersji Samurai. Z tyłu od razu widzę figurkę z Pixel Boxa, której nie lubię totalnie, jest tak brzydka. Ale może, widzowie, kiedyś za 20 lat ktoś powie: czy ma ktoś taką figurkę Linka? A ja powiem: mam i oddam. Oczywiście za miliony monet. Tutaj mamy, widzowie, oczywiście mojego Super Mariana, który lubi sobie stać tak w tle, jak se streamuje czasem. Więc tak. I tu w ogóle jest pełno pudełek, ale preskit na przykład Supermana. O Boże, Supermana. What? Batmobile Batmana, preskit Spidermana i preskit, widzowie, w tym roku akurat ta gra wyszła, Payday 3, bardzo fajny preskit akurat, tutaj trafił. To planuję robić w święta, czyli ścigać się, widzowie, dwoma super gokartami Mario Kart po takim niesamowitym torze. Kto wygra? No prawdopodobnie ja, gdy będę walczył sam ze sobą, nie? Jak wiecie. Pełno mam tutaj Nintendo Switchy, to pokazywałem akurat rok temu, jakieś pudełka po Lego akurat tu jest. O, moje pudełko po RTX 3070, może Mario, musimy go zabrać. Mamy tutaj Nintendo Wii U, mam tutaj Nintendo Wii, Nintendo Wii i Nintendo w środku Wii Mini. Tutaj mamy PlayStation 3 Super Slim, Slim, PlayStation 2 oraz PlayStation 2 Fat. Tam nie będę pokazywał, bo to są po prostu tylko kable, a tu są jakieś akcesoria do aparatów etc. Chociaż były tam wiloty. Wow. Widzowie, dobra. Tutaj, jeżeli chodzi o te figurki, to szczerze powiedziawszy, oglądałem poprzedni materiał i wiem na pewno, że no to musiało być jako nowe. Mianowicie z kolekcjonerki Spidermana 2, nasz Super Venom, walczący z Peterem Parkerem oraz walczący z Milesem Moralesem. W ogóle w tle mam taki fajny plakat właśnie Marvela, więc to idealnie pasuje. Mamy tutaj oczywiście figurkę nową, to jest God of War. Jest taki Kratos. Bardzo piękny. Te figurki chyba były. A, tu figurka, która zawsze mi się podoba, czyli widzowie, Kazuya Ishima. Walczący z
jak on się nazywa? Hentachi? Boję się powiedzieć czegoś, bo zaraz będzie, że to... Dobra, Hentachi niech będzie. Hentachi Yushima? I to mi się zawsze podoba, że on jest, wiecie, taki mega w powietrzu, nie? Ta figurka pod tym względem zawsze robi na mnie wrażenie. Mamy tutaj jakieś, widzowie, NES... Lego NES? Lego NES? Moja chyba jedna z najnowszych figurek, więc na pewno jej rok temu nie było, czyli figurka z Vanquisha. Elegancka. No i tak się to prezentuje tutaj, tak spróbuję przejechać, widzowie. O, może tak, będzie widać wszystkie figurki. Liczę, że stabilizacja w aparacie wytrzyma ten natłok informacji. No i dobra, widzowie, przejdziemy sobie tutaj pierwszą półkę, to chyba wielce się tutaj nic nie zmieniło, tak mi się wydaje. Mamy tutaj Ellie z The Last of Us. Mam nadzieję, że to się nam będzie trochę fokusowało, bo tu jest ciemno w tych półkach. Dobra. Druga półka to jest oczywiście Assassin's Creed Odyssey, PlayStation 4 Pro w wersji białej i The Division 2. Tutaj jakiś, widzowie, zestaw do podcastowania, jakieś dwa J-Cony luźne. No i tyle. Na dole zbytnio, tam z tego co pamiętam, jest press kit The Last of Us 2. Okej, taka skrzynka. Tutaj dostałem, Boże, dostałem, to sobie kupiłem. Jest to bębenek do Taiko no Tatsujin, bo tak. Tutaj kolejne figurki z... W ogóle tych pełno figurek mam takich Skylandersów, to też był niedawny zakup. Gry na SNESa. Gry na NESa tam za kabelkiem. Ale całą naszą uwagę przykuwa chyba Link, widzowie. Link z The Legend of Zelda oczywiście. Tutaj mam taki, nazwijmy to trochę burdel, ale to inaczej się chyba tego nie da ustawić. Mianowicie jest to VR, plus dwa kontrolery, plus tutaj Ring Fit, plus chyba klawiatura. I plus CD Action Retro. Tutaj, widzowie, jest oczywiście jedna z najnowszych dzieł Ubisoftu, czyli Assassin's Creed Mirage. Mirage. Jakieś tam książki. Plus jakieś, widzowie, animu, manga. Plus rękawice z Assassin's Creed. Plus właśnie Skylandersy. Plus super moneta, bo jestem królem, oczywiście, widzowie. Oczywiście jestem królem Mario Kart. Kto wie, ten wie. Nie, no dobra. Co najwyżej książę, widzowie, Mario Kart. Żeby nie było zaraz, że mam z kimś grać jeden na jeden, bo nawet nie mam abonamentu online. Dobra, tu mam kolejne książki. Jakieś CD actiony, jakieś właśnie artbooki. Fortnite, ulubiona marka oczywiście. Lego Mario. Xbox R2D2. Xbox Halo, Xbox Elite, Xbox w wersji E, Xbox One X w wersji Gears of War i on zawiera taką fajną czaszkę, która zawsze wygląda tak, jakby była właśnie w 3D pod lodem. I to jest naprawdę imo niesamowite. I Xbox One, który jest, patrzcie, jaki gigakolosem, no ale PlayStation 5 zdmuchnęło wszystkie inne konsole z półki. Największa konsola, bo PS5 się nie mieści w tym nawet, no to wiecie, o co chodzi. Tutaj mam te zestawy do DJ Hero, to dalej sobie tak siedzi, tutaj jakieś kable. Pad do właśnie Xboxa R2D2, to jest ten C3PO, tak? Ten drugi robocik ze Star Warsów. Kinect w wersji czarnej, Kinect w wersji białej, to jest właśnie do Star Warsów. Zwykły pad, tutaj nasza, widzowie, oczywiście Twiz, rudowłosa. Tam są bębenki do Donkey Konga, Spider-Punk, GameCube i tu mam lampkę, jak sobie siedzę tutaj i nagrywam jakieś filmy, to sobie odpalam i świeci się trochę na niebiesko i jest taki lepszy klimacik. Może kiedyś będę używał tego na stałe, bo jak wiecie, materiału praktycznie nie ma, więc elegancko. Maska do Borderlands, która tak naprawdę zawiera chłodzenie MSI, ale sobie tak siedzi, bo nie mam gdzie tego położyć. I siedzi to na PlayStation 1 i mam parę gier na PlayStation 1, ale jak już mówiłem wielokrotnie, ja nie jestem zbieraczem gier na PlayStation 1, ponieważ po pierwsze ceny, po drugie nie mam aż takiego sentymentu, ponieważ ja zacząłem swoją karierę, nazwijmy to, bardziej na PlayStation 2. Gitara Rocksmith, pudełko po Rock Band 4 na PlayStation 4 i tu mój parapet, widzowie. My parapet, więc tak. Jest fokus w ogóle? Jest teraz. O, super mikrofon do Endorfi, widzowie. To jest bardzo spokojny mikrofon, bo jest taki niewielki, można sobie go podłączyć bezpośrednio do telefonu po USB-C.
Plusaki Mario, skorupa Mario Kart 8. To mi brat wydrukował, jeżeli chodzi o te uchwyty naścienne. I tak sobie, o, patrzcie, elegancko wisi sobie, nie zajmuje mi tutaj miejsca. Na moim super stanowisku komputerowym, może odejdę trochę, żeby... Ja mam ogółem dwa kompy, tu się tak naprawdę się nic tutaj nie zmieniło, poza tak. Mikrofonem, który jest od firmy, no nie uwierzycie. Endorfi, ale nie wiem, gdzie jest napis. O, jest logo. Endorfi, widzowie, mikrofon. On ogółem świeci, to może odpalimy kompa. On ogółem świeci, dlatego go wymieniłem, widzowie, patrzcie. Mam trzy monitory, podczas gdy ten monitor jest oczywiście tabletem do rysowania. Mamy tam w tle PlayStation 5. Tu dwa monitory MSI i na pewno nowe, to mam dwie klawiatury, bo stwierdziłem, że full size klawiatury są już boomerskie i tu mam 60% i 75% klawiaturę i szczerze uważam, że 75% jest chyba dla mnie idealna, bo na 60% nawet nie można kliknąć, kurde, Alt F4 szybko i no lipa widzowie. No to dobra, komputer się odpalił, widzicie, mikrofon świeci na idealnie niebieski kolor, piękny. Komputer się świeci, wszystko jest pięknie. Tu mam jeszcze takie dwie półki. Mianowicie tak sobie to wygląda. Gry na PlayStation 4 w tle. Miecz z Dragon Slayera. Super upominki i rękodzieła od Mileny. No widzowie. Patrzcie, o, tak sobie to wygląda. Tu kolejny pop, tym razem Batmana, bo nie miałem gdzie wsadzić, a tam jest Assassin's Creed. Boże, Assassin's Creed, co ja gadam? Już za długo to trwa. Batman Origins, Arkham Origins. Gry na PlayStation 5, mam tego naprawdę bardzo dużo już, bo ponad 100, tak jak gadałem. Więc praktycznie pod sufit są te gry. Plus pady w jakichś edycjach, na przykład Spider-Man, God of War, albo Kobaltowy Błękit, który ostatnio wyrwałem. Albo właśnie Moro. Pamiętam, że rok temu gadałem, że mi brakuje Moro. Teraz Moro już mam. Jestem bardzo zadowolony. O kurde, Wiesław się tam kryje, widzowie. Wiesław. Ale siedzi za panem Wroną. Więc nie widać go tak dobrze. Więc tak się to prezentuje. I praktycznie chyba wydaje mi się, że udało nam się przejść cały mój pokój. Więc musimy iść do salonu. No widzowie, jednak w sypialni jeszcze stary się odnalazł, bo przypomniałem sobie, że mam tutaj te figurki. Niektóre, więc wam pokażę. Jakie mam figurki, które rok temu prawdopodobnie były tam, ale teraz są tutaj. Okej. Okay. No i nasz piękny rzeczywiście widzowie. No i dobra widzowie, jesteśmy w salonie. Co chciałbym powiedzieć na temat salonu, to mam tutaj mój super automat Mortal Kombat, który jak wiecie zawiera, albo nie wiecie, ale zawiera tak naprawdę trzy giereczki, mianowicie Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 oraz Mortal Kombat 3 Ultimate, więc tak, ale tutaj oczywiście, aha, mam jeszcze takie plecaki Pokémon, bo wyglądają super elegancko oczywiście, mam tutaj dwa takie te reklamowe cuby i mam tutaj mój najnowszy widzowie dobytek, mianowicie miecz Jody ze Star Wars. Widzieliście, jak zaświecił się, jak promieniuje jego moc? No właśnie, więc nie podskakuj, bro, w komentarzach, bo skrócę cię o głowę. O kurde, widzowie, o, jest, złożyło się. Ale wymagało to nie lada, widzowie, siły, więc wiecie. No tak, tu mam perkusję do rockbanda, kwiatek, który ostatnio coś mu się dzieje. Mam super figurkę Thora z God of War, bardzo ją lubię. Peach na kładzie, widzowie. Lego jednorożec. Mega Block Charizard, super lampka, mogę powiedzieć, że jednocześnie dostałem taką od Avi i Bartusia, nikt nie wie, która to jest. Mega Block Pikachu, Pichu i Raichu, astronauta do robienia kosmosu na niebie, chciałem powiedzieć, kosmosu na suficie, może go odpalę. Czy kosmos na suficie jest widoczny? Jest widoczny, widzowie, więc tak, astronauta jest tylko po to, by robić takie super efekty. Mamy tutaj Xboxa serii X, pada Lampion, stację do Nintendo Switcha i ta stacja do Nintendo Switcha jest mega koks, bo brat wydrukował mi takie chmurki do niego, o, jak widzicie, mam nadzieję, że się to sfokusuje. I ta stacja od razu nabrała widzowie takiej unikalności, czyli coś, co ja bardzo cenię.
Tutaj mamy oczywiście box reklamowy z Kirby. Mamy giereczki na Nintendo Switcha jeszcze dodatkowe, które tam prawdopodobnie się zmieściły. Fajny z drukarki 3D Nintendo Switch taki stand. Też od Magnusa dostałem, wydrukował mi. Pięknie, ładnie, dziękuję. Mamy tutaj popy, figurki Funko Pop, które są takich, nazwijmy to, większych rozmiarów. Jest na przykład właśnie Dumbledore, jest też taki My Pikachu, jest tutaj Sesshomaru, ale nawet powiem wam, że nie wiem, z czego to jest, no, Inuyasha jakoś, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. Po prostu sam pop wyglądał ładnie, dlatego jest już u mnie. Mamy film, oczywiście Super Mario Bros. DVD. Co jeszcze mamy? A Tudenia, Rafiki i Simba. Dwie figurki z oczywiście Demon Slayera i to jest Inosuke Hashibara i to jest w wersji na wywalce i w wersji stojącej. I tutaj chyba, a oczywiście ten go-kart z Mario Kart Live Circuit, chyba tak się to nazywało dokładnie. Mamy tutaj standy dwa, ale Kirby już stwierdziło, że wywalone, a to zresztą nie poddaszę. Nie poddaszę, nie podnoszę, widzowie. Super miejska. Tu mam jakieś płyty audio. W ogóle w tym roku stwierdziłem, że będę grał jakieś gry właśnie planszowe, więc kupiłem sobie na przykład Boss Monster, Munching. Tak się, nie wiem, czy to się tak czyta, ale u mnie tak będzie. Mam nawet karty Uno, widzowie. I tutaj jedna z najnowszych gier, jakie kupiłem, jeszcze nie grałem w to, ale Listy z zaświatu. Stwierdziłem, że to wygląda tak dobrze, jeżeli chodzi o design pudełka. A jak wiecie, albo nie wiecie, ja bardzo lubię grać w Fazmofobię. Znaczy może to już nie jest tak, ale już 500 godzin nabite, więc trochę mi się znudziło już, ale jakby lubię ten motyw. Więc no Listy z zaświatu wyglądają, jakby miały być czymś takim, tylko grą, grą nazwijmy to planszową, więc zobaczymy, jak to kiedyś ogram, ale moja ulubiona gra i tak z takich planszowo-karcianych, nieelektronicznych, to zdecydowanie Czarne Historie. To jest coś pięknego, to jest coś pięknego, widzowie. Tematyka jest bardzo dobra, taka blisko mojemu sercu, więc tak, tak. Telewizor, PlayStation VR 2 i chyba ostatnia strefa to jest, widzowie, to. Czyli mam tutaj pady do PlayStation 4, PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox, 4 Funko Popy, pad do PlayStation 3, super figurka, figurka Baldur z God of War, widzowie. On wygląda magnificent. Magnificent. Nie, no nie, dobra, więcej koniec angielskiego, widzowie, w moim filmiku. Dwie figurki z Squid Game. One kosztowały po 19 zł, tylko dlatego się tu znalazły. Mam tam PlayStation Move, ładowarkę do DualSense'ów, ładowarkę do kontrolerów z PlayStation VR 2 i powiedzcie mi, czy wy tutaj nie widzicie żaby? Czy to nie wygląda nawet jak żaba teraz? Z tymi kontrolerami. Dla mnie wygląda. Mamy PlayStation VR 1, słuchawki tam chyba MSI są i moja ulubiona figurka, i to nie z gry wideo, mianowicie z Cards Vegas. Jest to ziomek, który jedzie sobie w windzie z tym dzieciakiem i ona prezentuje się naprawdę dla mnie super. Jest jej tylko 13 tysięcy, więc widzowie, Limited Edition od starego. I jedyne co ostatnio mam, to tą strefę, gdzie mam wszystkie gitary, keytary, inne rzeczy do gier pokroju Rock Band, Rocksmith, Guitar Hero. I to chyba, widzowie, tyle, tak.